Szczęść Boże, Klaudia Antczak. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Wśród europejskich przywódców toczyła się dyskusja na temat wysłania żołnierzy na Ukrainę. Taka decyzja nie została jednak podjęta. Europa ma natomiast zapewnić inne formy wsparcia, głównie amunicję. Dużym zaskoczeniem może być już to, że rozmowy na temat wysłania żołnierzy na Ukrainę w ogóle się toczą. Fakt ten potwierdzili przywódcy wielu europejskich krajów, w tym gospodarz wczorajszego spotkania w Paryżu, Emmanuel Macron. Nie było dziś konsensusu co do wysłania wojsk na miejsce w sposób oficjalny, zakładany i zatwierdzony, ale jeśli chodzi o dynamikę, nie można niczego wykluczyć. Zrobimy wszystko, aby Rosja nie mogła wygrać tej wojny. Prezydent Francji nie chciał zdradzić, czy opowiedział się za takim rozwiązaniem, dodając, że dwuznaczność w jego wypowiedziach na ten temat jest celowa. Jasne stanowisko natomiast zaprezentował premier Słowacji. Robert Fico wykluczył udział w wojnie na Ukrainie słowackich żołnierzy. Atmosfera była prowojenna. Podtrzymywać wojnę, robić wszystko, aby ta wojna była kontynuowana, a czego osobiście żałuję, nie padło ani jedno słowo o planie pokojowym czy pokojowej inicjatywie. Z pewnością większa zgodność panowała w kontekście wsparcia militarnego. Mowa była głównie o amunicji. Wszyscy wokół stołu zobowiązaliśmy się do wyczerpania zapasów, które pozostają dostępne, i zidentyfikowaliśmy inne kraje, które można zmobilizować w zakresie różnych kategorii amunicji. Głos zabrał również prezydent Ukrainy, który przypomniał, że większe wsparcie dla ukraińskich żołnierzy oznacza skuteczniejsze powstrzymanie rosyjskich zapędów. Wszystko, co wspólnie robimy, aby obronić się przed rosyjską agresją, zapewnia naszym narodom realne bezpieczeństwo na dziesięciolecia, ponieważ każda strata Rosji i każda porażka Rosji uczy Rosję i każdego innego wroga Europy i wolnego świata, że agresja nie daje i nie może dać rezultatów. Tymczasem dziś kremlowski sąd zadecyduje o losie Olega Orłowa, obrońcy praw człowieka i współtwórcy Stowarzyszenia Memoriał. Moskwa oskarża go o dyskredytację armii. W Strasburgu przed Parlamentem Europejskim wystąpi natomiast Julia Nawalna, wdowa po Aleksieju Nawalnym. W rozmowach w Paryżu uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Posłuchajmy, jak podsumował toczącą się dyskusję. Najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się wokół w ogóle kwestii wysłania żołnierzy na Ukrainę i tutaj też nie było absolutnie porozumienia w tej sprawie. Te zdania są różne, ale generalnie absolutnie takich decyzji nie ma. To chcę podkreślić, absolutnie takich decyzji nie ma. Jeśli chodzi o konkluzję, najważniejsza jest taka, mam nadzieję, że w najbliższym czasie wspólnymi siłami zdołamy przygotować istotne dostawy amunicji dla Ukrainy, bo to jest tutaj najważniejsze. Była jedna bardzo konkretna propozycja zgłoszona, nie mogę ujawniać szczegółów, ale rzeczywiście to jest coś, co jest Ukrainie ogromnie potrzebne. To jest coś, co zgłaszał w ostatnim czasie wielokrotnie prezydent Wołodymyr Zełenski. I tutaj bardzo konkretna odpowiedź ze strony liderów europejskich i nie tylko europejskich, bo byli także przedstawiciele Kanady i Stanów Zjednoczonych, jest i liczę na to, że w najbliższym czasie uda się to zmaterializować, więc Ukraina takie wsparcie w tej postaci amunicyjnej dostanie. Dyskusja dotyczyła także innych form wsparcia, nie tylko wsparcia militarnego, ale także wsparcia w rozminowaniu Ukrainy, bardzo potrzebnego, także wsparcie szkoleniowe i w strzeżeniu granicy Ukrainy, choćby granicy z Białorusią, na której nie ma oczywiście wojny, ale która wiadomo, że z punktu widzenia Ukrainy stanowi istotne zagrożenie i wymaga także i aktywności sił ukraińskich, więc tutaj wsparcie dla Ukrainy, powtarzam, niemilitarne, bo to są zazwyczaj siły niemilitarne, tylko to są po prostu funkcjonariusze państwowi w różnych krajach, więc o takim wsparciu też rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o rozminowanie Ukrainy, to w zależności od tego, jakie państwo, te potencjalne siły, które mogą uczestniczyć w rozminowaniu, są bardzo różne, poczynając od firm prywatnych, które się tym zajmują w wielu krajach,
aż poprzez choćby siły policyjne, które także dysponują saperami i mogą tutaj dostarczyć wsparcie dla Ukrainy, powtarzam jeszcze raz, niemilitarne. Więc to były takie najważniejsze obszary dyskusji. Była mowa także o współpracy przemysłowej z Ukrainą, choćby jeżeli chodzi o przemysł rakietowy, gdzie wiele nowoczesnych technologii, Ukraina ma swoją dzisiaj już produkcję rakiet, ale przekazać można tutaj Ukrainie, czy udostępnić jej nowoczesne technologie, które są w posiadaniu dzisiaj państw zachodnich, przede wszystkim państw NATO, tak, a które mogłyby dzisiaj unowocześnić produkcję ukraińską i spowodować, że sama Ukraina byłaby w stanie produkować znacznie nowocześniejsze niż do tej pory rakiety na potrzeby swojej obrony. To były te podstawowe tematy, o których tutaj dzisiaj dyskutowano i co do których można powiedzieć, że są, że były one konkluzywne. Dziś kilkanaście tysięcy rolników przejdzie ulicami Warszawy. Postulaty niezmienne: usunięcie zapisów tzw. Zielonego Ładu oraz powstrzymanie napływu żywności z Ukrainy. Manifestacja wystartuje o godzinie 11, informuje Waldemar Mazurek z Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Rozpocznie się od placu Defilad, a zakończy się pod budynkiem prezesa, pod kancelarią prezesa Rady Ministrów. Postulaty są niezmiennie te same. Rolnicy już się nie cofną. Ramię w ramię z rolnikami pójdą między innymi pszczelarze, myśliwi i górnicy, podaje przewodniczący Gdańskiej Solidarności Krzysztof Dośla. Jeżeli tu się wspólnie nie przeciwstawimy Zielonemu Ładowi, to nie będzie ani polskiej wsi, która zostanie zmarginalizowana. Protestujący żądają rozmów z premierem Donaldem Tuskiem. Tymczasem premier nadal nie mówi o konkretach. Musimy znaleźć rozwiązanie, które nie zaszkodzi Ukrainie, ale ofiarami tego rozwiązania nie mogą być polscy rolnicy. Prezydent Andrzej Duda zwraca uwagę, że decyzje w sprawie rolnictwa zapadają głównie w Brukseli. To Unia Europejska powinna dzisiaj przede wszystkim twardo stanąć do rozwiązania tego problemu i na poziomie europejskim tą kwestię załatwić, także wspierając tutaj polskich rolników. I takie rozmowy na poziomie unijnych ministrów rolnictwa odbyły się. Uczestniczył w nich minister Czesław Siekierski. Jak na razie nie poznaliśmy konkretów. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej ma przesłuchać dziś byłego konsula generalnego Polski w Mumbai, Damiana Iżyka, i jego zastępcę Mateusza Reszczyka. Wczoraj zeznawali natomiast były wiceszef polskiej dyplomacji Piotr Wawrzyk i jego współpracownik Edgar K. Na początku prac komisji pełnomocnik Piotra Wawrzyka złożył wniosek o wyłączenie z prac komisji jej przewodniczącego Michała Szczerby, zarzucając mu brak bezstronności. Chodziło o medialne wypowiedzi posła Szczerby, który nazwał Wawrzyka przestępcą. W mojej ocenie one dyskwalifikują przewodniczącego. Przewodniczący Szczerba twierdził jednak, że wypowiedzi medialne nie są wystarczającym powodem do złożenia tego typu wniosku. Ostatecznie wniosek nie przeszedł. Przez 5,5 roku pełniąc funkcję wiceministra spraw zagranicznych, przez 4 lata pełniąc mandat poselski, zawsze przestrzegałem przepisów prawa, nigdy prawa nie złamałem. Piotr Wawrzyk odmówił składania zeznań. Jego były współpracownik po raz pierwszy wyraził zgodę na publikację wizerunku i nazwiska. Edgar Kobos przekonywał, że afera wizowa była faktem i był jedną z wielu osób, które w niej uczestniczyły. A jednocześnie jedną z niewielu, a być może nawet jedyną, która obecnie ma odwagę przyznać się do swoich działań i spróbować zmierzyć się z ich konsekwencjami. Przyznałem się przecież do większej liczby przestępstw niż te, które początkowo zarzucała mi prokuratura. Chcę spróbować naprawić swoje błędy. Świadek zrzucał odpowiedzialność na ówczesne kierownictwo resortu spraw zagranicznych. W mojej ocenie kierownictwo polityczne Zjednoczonej Prawicy usiłowało tuszować aferę wizową. Ze względu na toczące się postępowanie w prokuraturze, dalsze zeznania odbyły się w trybie niejawnym. Prawo i Sprawiedliwość cały czas przypomina, że sprawa dotyczy nie kilkuset tysięcy, a kilkuset wiz. Widzimy, że to kłamstwo wizowe, bo tak to trzeba nazywać, ten balonik zaczyna pękać, ponieważ już dziś sam przewodniczący Szczerba mówił na bazie pisma, które otrzymał z prokuratury krajowej, że ewentualnych nieprawidłowości było 200-300, a nie 300 tysięcy. Szanowni Państwo, no wielkie kłamstwo wizowe polityków Platformy Obywatelskiej teraz
wychodzi na jaw i widać to wyraźnie, że nie mieliśmy do czynienia z żadną aferą, mieliśmy do czynienia z ewentualnymi nieprawidłowościami, które powinny zostać wyjaśnione. Mówił członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej, poseł Andrzej Śliwka. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że służby za ich rządów działały w tej sprawie bardzo sprawnie, doprowadzając do wykrycia procederu i postawienia zarzutów. W tym wydaniu to już wszystko. Zapraszam na kolejne serwisy.